Chwała Bogu, bracia i siostry. Witajcie w imieniu Jezusa Chrystusa. To prawda, że jak tu jadę, to mam wrażenie, że jadę do siebie. Nie na zasadzie, że ja tu jestem pastorem, ale na zasadzie, że przyjeżdżam do rodziny. I wiecie, to nie jest taki slogan. Ja raczej odmawiam usług wyjazdowych. Mam dużo pracy i służby w swoim zborze, bardzo jestem związany w swoim zborze i raczej niechętnie gdzieś wyjeżdżam. Ja w ogóle nie jestem miłośnikiem wyjazdów poza dom, nie licząc oczywiście wakacji. Natomiast do Was zawsze bardzo chętnie przyjeżdżam i faktycznie to jest podróż do swoich, to jest jakby zupełnie inna kategoria. I kiedy... Aha, no i macie oczywiście pozdrowienia od braci i sióstr w Tarnowskich Górach. I to też nie jest taki slogan, to nie jest tak, że to się przyjęło, że tak należy zrobić. My naprawdę czujemy tam w Tarnowskich Górach duchową więź z Inowrocławiem, z Bielskiem, jeszcze z kilkoma innymi miejscami i to nie są puste słowa, więc naprawdę przekazuję Wam pozdrowienia od Waszych braci i sióstr w Tarnowskich Górach i z całą pewnością zabiorę je ze sobą tam, żeby przekazać. Kiedy modliłem się, co powinienem wygłosić? No właśnie, i tytuł tego kazania jest Co Duch Mówi do Kościoła i jakby od razu zdradzę jakby klucz do kazania. Będziemy rozmawiać o letności, ale w taki inny sposób. Dlatego, że chyba doskonale wiemy, że największym zagrożeniem dla naszego chrześcijaństwa, niekoniecznie dla naszego zbawienia, to się wyjaśni w trakcie kazania, ale na pewno dla naszego chrześcijaństwa jest letność. Ona nam zagraża, my jesteśmy podatni na to, żeby stać się letnimi, często modlimy się, żeby Bóg nie pozwolił na to, byśmy się stali letnimi. Kiedy stajemy się letnimi, chcemy odzyskać tą temperaturę wrzenia, chcemy wrócić do tego takiego głębokiego poczucia bycia gorącym dla Pana Jezusa. Kiedy jest jakieś mocne tąpnięcie w naszym życiu, my podświadomie rozumiemy i często zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest efekt tego, że letność wkradła się w nasze życie, ale kiedy zapytać, czym konkretnie jest ta letność, co to konkretnie oznacza, że ktoś jest letni, jaki jest konkretny objaw letności, wiecie, nie powtarzanie jak mantra tego słowa, tylko konkretnie co masz na myśli, mówiąc, że stałeś się letni. Konkretnie co masz na myśli, twierdząc, że jesteś w stanie, który wskazuje na to, że jesteś letni, no to mamy kłopot z odpowiedzią na to pytanie. Zobaczcie, że raczej nikt nie odpowiada na to pytanie na zasadzie przestałem kochać Jezusa. Nie, nikt raczej tak nie mówi, ale gdzieś wie, że stał się letni, ma jakieś powody, z powodu których on tak mówi, i przyjrzyjmy się temu zagadnieniu i zobaczmy, co też Duch Święty mówi do Kościoła, bo on mówi tak naprawdę, i ja wiem, że wszyscy mamy skojarzenie z Księgą Objawienia, my do niej dzisiaj też przejdziemy, tam kiedy pojawia się ten zwrot, on się tam pojawia prawie przy każdym kościele i tam jest właśnie, jeśli masz uszy, posłuchaj, co Duch ma do powiedzenia Kościołowi. Słuchaj się w tego Ducha Świętego, a on tam mówi jedną rzecz. Nie bądź letni. Na początek otwórzmy sobie list do Efezjan, 4 rozdział. I to są też takie fajne dla mnie momenty, dlatego że one już tutaj po części padały w trakcie uwielbienia. Siostra Karolina, tak? Siostra Karolina się modliła w zasadzie tym rozdziałem i potem śpiewaliśmy pieśń opartą na 4 i 5 rozdziale listu do Efezjan, mówiąc o tym, że mamy jednego ducha, jest jeden Pan i cała ta głębia naszego wyznania. I śledźcie ze mną tekst, jeżeli macie swoje Słowo Boże przy sobie, jeżeli nie, to nabierzcie takiego nawyku, żeby nosić Słowo Boże ze sobą, zwłaszcza na nabożeństwo. List do Efezjan, 4 rozdział. Napominam was wtedy ja. I Paweł tutaj z grubej rury zaczyna. On tutaj nie bawi się w drobne, on tutaj nie kombinuje, on tutaj nie łagodzi wymowy tego, o czym zaraz powie. On wprost mówi, że napomina. Napomina Kościół. Czyli to jest coś niezwykle istotnego. Coś,
co gdzieś umyka Kościołowi bardzo często, i Paweł mówi, tu was należy napomnieć. Napominam was wtedy ja, i Paweł używa niesamowitego określenia, więzień w Panu. Zwróćcie uwagę, że Paweł, który doskonale rozumie, czym jest wolność w Chrystusie, doskonale rozumie, że tam, gdzie Duch Pański, tam wolność. Doskonale rozumie, że nie jesteśmy niewolnikami w tej historii. On używa względem siebie bardzo specyficznego określenia, bardzo dojrzałego określenia, więzień w Panu. W oryginale jest tam słowo mówiące o byciu niewolnikiem, i to takim bardzo specyficznym niewolnikiem. Greka korzysta z takiego wyrazu, które określa niewolnika, który jest absolutnie poddany swojemu Panu. W zasadzie całe jego życie toczy się wokół Pana, czy to jest dzień, czy noc. Odpoczynek tego człowieka należy do jego Pana, praca tego człowieka należy do jego Pana. On jest w pełnej takiej symbiozie w tej historii ze swoim Panem. Jednocześnie on bardzo kocha i szanuje swojego Pana, i gdyby dano mu wybór, i tacy niewolnicy się zdarzali, oni byli określani właśnie tym wyrazem, gdy dawano im wybór, że posłuchaj, jakby możesz stać się wolny, odejdź. Nie, on nie chciał. On nie wyobrażał sobie innego życia. On już nie miał innego pomysłu na życie, jak bycie niewolnikiem tego swojego Pana, co nie było niewolnictwem w takim ohydnym zrozumieniu. On po prostu do tego Pana należał, jego życie należało do Pana. I Paweł tak się przedstawia, mówi, że jest więźniem w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. I znowu, Paweł bez żadnych ceregieli, on mówi tak, skoro jesteś święty, skoro jesteś powołany do życia wiecznego, to zacznij się zachowywać tak, jak przystoi na twoje powołanie. Ja to bardzo lubię tłumaczyć na zasadzie byciem dzieckiem króla. Przecież my jesteśmy dziećmi króla. Kiedy przyjrzymy się nawet współczesnej historii, przyjrzymy się pewnym konwenansom, przyjrzymy się pewnym zasadom funkcjonującym właśnie w rodzinach królewskich, to doskonale rozumiemy ten przykład. Zwróćmy uwagę, na przykład Anglia może być takim wzorem. No była tam królowa, teraz jest król, oni mają swoje dzieci. Te dzieci były objęte pewną etyką, pewną dyscypliną, pewnymi konwenansami, pewną musztrą związanym z tym, że oni są dziećmi króla. Pewne rzeczy wolno im było robić i my się spodziewamy, że oni będą to robić. Pewnych rzeczy im nie wolno robić tylko dlatego, że są dziećmi króla. Pewien sposób ubierania się, pewien sposób wysławiania się, pewien sposób zachowania się, pewna godność wynikająca z tego, że to jest dziecko króla. I on się musi tak zachowywać. Takie są jego obowiązki. On jest dzieckiem króla i pewne rzeczy należy z tego powodu robić. I z nami jest bardzo podobnie. Mamy zachowywać się tak, jak przystoi na powołanie nasze. Pewne rzeczy robimy właśnie dlatego, że należymy do króla, pewnych rzeczy nie robimy tylko i wyłącznie dlatego, że należymy do króla, nawet jeśli gdzieś tam z tyłu głowy słyszymy głos, że chcielibyśmy, żeby było inaczej. I on mówi, co jest pierwszą taką bardzo ważną, istotną rzeczą. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. To zdanie to jest w ogóle hit. Paweł tutaj nie kombinuje, nie wymyśla, nie udaje, że nie ma tak, jak jest. I on nie mówi, że słuchajcie, będzie tak, że wy tu będziecie zawsze radości, zawsze uśmiechnięcie, nikt nikomu nic nie zrobi i w ogóle zawsze będzie tak między nami. Nie, Paweł bez problemu rozumie, że mamy się znosić. Wiecie, to jest specyficzne określenie. No i gdy ja teraz powiem, że znoszę moją żonę, to jak to wybrzmiało? O, to jest gorące małżeństwo, nie? Znosi swoją żonę, ona powie, no ja też znoszę mojego męża. No nie. To rozumiemy, że ten wyraz wcale nie jest taki bez znaczenia. I on tutaj mówi, znoście tych ludzi, jeden drugiego, w miłości, z pokorą, łagodnością i z cierpliwością. I to dlatego, że należymy wszyscy do króla. Dalej mówi, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju.
Czyli my mamy się starać zachować tą jedność. To nie jest tak, że ona zawsze między nami jest. To nie jest tak, że my zawsze idziemy w tym samym kierunku, nigdy się nie rozchodzimy na boki i na każdą rzecz mamy ten sam pomysł. Nie, skoro Paweł mówi, że ze względu na nasze powołanie mamy starać się zachować tą jedność, no to znaczy, że to wymaga pewnego wysiłku z naszej strony. I dalej on tłumaczy dlaczego, to jest to sformułowanie, które padło na uwielbieniu, jest jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Tutaj wtrącę, jest cała debata teologiczna, o który chrzest chodzi. Ja stoję na stanowisku, że tu chodzi o chrzest Duchem Świętym. Dlatego, że skoro jest jeden, to musi być coś, co nie może być dwa, trzy razy. A z tymi chrztami w wodzie różnie bywa również wśród nas. Ja znam taką historię, że ktoś pochopnie, pochopnie podjął decyzję o chrzcie wodnym i potem się tak szczerze, prawdziwie upamiętał i w zasadzie potrzebował przyjąć ten chrzest. Tylko teraz z zupełnie innego znaczenia, w zupełnie innym stanie serca i to gdzieś tam zafunkcjonowało. Natomiast jeżeli Bóg decyduje się kogoś ochrzcić duchem, to robi to faktycznie jeden raz i tam mowy o pomyłce nie ma absolutnie. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Więc całkowitą prawdą jest, że jesteśmy równi w Chrystusie. Ta równość wynika z tego, że ponad nami wszystkimi jest Jezus Chrystus. Ta równość w Chrystusie wynika z tego, że On działa przez wszystkich. To nie jest tak, że On działa tylko przez pojedyncze jednostki. On działa przez spójnie swojego Kościoła. I ta równość we Chrystusie wynika z tego, że On jest we wszystkich. Nie ma chrześcijanina, w którym nie mieszka Jezus Chrystus. To może być ktoś, kto udaje chrześcijanina. To może być wilk w owczej skórze. To może być fałszywy apostoł, fałszywy prorok. To może być ktoś, kto mieni się być naszym bratem. To na pewno nie może być chrześcijanin. Chrześcijanin to jest ktoś, w kim mieszka Jezus Chrystus. I dalej czytamy, a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Inaczej mówiąc, nie ma bezrobotnych i bezużytecznych w tej historii. Wszyscy jesteśmy potrzebni do tego wielkiego Bożego planu i do tego, co Duch Święty chce zrobić ze swoim Kościołem. Dalej czytamy, dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on, czyli kto? O kim tu jest mowa? O Chrystusie, tak. Tego się nie da inaczej rozumieć. Nie można dojść do innego wniosku. Ten i on w 11 wersecie to z całą pewnością Chrystus. Chrystus. Więc możemy to sparafrazować. Chrystus ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Dobitnie tu jest napisane, że to Chrystus postanowił, że spośród Kościoła ustanowi apostołów, ustanowi proroków, ustanowi ewangelistów, ustanowi pasterzy i nauczycieli. Zazwyczaj mówimy o pięciorakiej służbie tutaj wymienionej. Niektórzy mówią o czterech rolach. Ja się skłaniam ku temu, że tu jest mowa o czterech, nie o pięciu, ale to nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, że pasterz i nauczyciel dla mnie to jest jeden jakby urząd. Dlatego tam jest wyraz i jako spójnik tego urzędu, tej służby, może to będzie lepsze słowo. Pokrótce, szybko sobie wytłumaczymy te pięć służb, bo to będzie nam bardzo potrzebne dzisiaj. Apostoł to jest ktoś, kto widzi puste pole, nic na tym polu nie ma, ale on ma pomysł,
i ma chęć, i ma taką determinację, i on wie, że to się uda, że z tego pola zrobi się bujny las. Bujny las. I on wie, i on się bierze do roboty, i on najczęściej za swojego życia nie widzi tego bujnego lasu. On jest tym, który usuwa jakieś kamienie z tej ziemi, przygotowuje to wszystko, żeby to w ogóle kiedyś zafunkcjonowało jako las. On bardzo wierzy w to, że to puste pole kiedyś będzie lasem. Prorok to jest ktoś, kto w ogóle wskazał to miejsce i on już oczami wiary widzi las. On niekoniecznie usuwa kamienie, on bardziej widzi, że trzeba usunąć kamienie, bo w to miejsce ktoś zasadzi sadzonki, z tych sadzonek wyrośnie drzewo, suma tych drzew da gęsty las i on o tym bardzo dobitnie mówi, wie to od swojego Boga. Ewangelista to ktoś, kto oczywiście przychodzi na tą już troszkę zaoraną ziemię przez tego apostoła, no i sieje. On nie bardzo wie, co robi, on chodzi i sieje, i sieje, i sieje, i sieje, i sieje, i on tak długo sieje, aż będzie całość obsiana. Natomiast pasterz i nauczyciel to jest ktoś, kto gdy już jest las, nie widzi lasu, ale widzi w tym lesie pojedyncze drzewo i widzi, że tam z tyłu tego lasu, za tymi wszystkimi brzozami, za tymi wszystkimi dębami, za tymi wszystkimi sosnami, co tam jeszcze wyrosło, on niekoniecznie musi to odróżniać, ale on widzi, że tam z tyłu te przedostatnie drzewo tam zasłonięte, tam w ogóle nic nikt nie dostrzega, tam kornik żre tą korę i trzeba by tam coś zrobić. I on nie widzi lasu, on widzi to jedno drzewo, które akurat ma kornika i trzeba by tam było odpowiednią kurację zastosować, żeby to drzewo w ogóle przetrwało w tym lesie. To tak pokrótce. I Chrystus ustanawia te służby w jakiś sposób z tego wszystkiego, że jest ponad wszystkimi i On wie, kto się do czego nadaje. On po prostu powołuje do pewnych rzeczy ludzi. I tu jest wytłumaczone dlaczego, ale nim przejdziemy, dlaczego on to robi, to jeszcze zwróćmy uwagę na to, że jeżeli ktoś mówi takie głupie zdanie w stylu ja tego nie uznaję, ja nie uznaję pastorów, nauczycieli, proroków, apostołów, ewangelistów, to on w ogóle nie ma problemu z tymi ludźmi. On ma problem z Chrystusem, który tych ludzi ustanowił, bo tu dobitnie jest napisane, że to Chrystus ustanowił. Więc to jest konflikt z Chrystusem, twórcą tego pomysłu, a nie z tym pomysłem. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Więc po co? Ano po to Pan Jezus to robi i po to są ci ludzie, żeby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Do kiedy? Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Inaczej mówiąc, to wszystko jest po to, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy non-stop nie zmieniali kierunku, żebyśmy nie byli jak liście na wietrze. Wiecie, jeden sezon będziemy wierzyć, że nie wiem, że trzeba chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, na drugi sezon spotkamy się z jakąś w ogóle niebywałą historią, która będzie udowodniała, że tylko i wyłącznie, kiedy fonetycznie powiemy, że chrzczecie w imię Jezusa Chrystusa, to będzie ważny chrzest. Na następny jeszcze sezon w ogóle dojdziemy do wniosku, że to w ogóle nie może być tak, to musi być w imię Jehoszua HaMesiach HaRucha HaKodesz i dopiero wtedy to będzie ważny chrzest. Potem jeszcze dojdziemy do wniosku, że ten chrzest będzie ważny, są takie właśnie powiewy nauki. Ten chrzest będzie ważny pod warunkiem, że wykona się w sobotę, nie? Bo w niedzielę już będzie grzechem. Jeszcze potem dojdziemy do wniosku, że w ogóle trzeba teraz wszystkie siostry w chustki ubrać, a mężczyznom miski z wodą dać, no bo tam trzeba te czyste ręce jeszcze w tym wersecie występują. Potem jeszcze dojdziemy do wniosku, że w ogóle nie ma pastorów, a ja jestem pewnie misiem koralgolem w tej historii. Potem dojdziemy do wniosku, że w ogóle
Paweł to w ogóle jakiś był chyba fałszywy prorok, bo to są też takie tendencje. Jak już dojdziemy do wniosku tym właśnie lada powiewem nauki, że Paweł był fałszywym prorokiem, no to będziemy mieć za chwilę kłopot z jego listami, potem musimy mieć kłopot z dziejami apostolskimi, które wyraźnie pokazują posługę apostoła Pawła i mówią, że to jest święty mąż Boży. No to musimy mieć potem problem z Łukaszem, bo on jest twórcą dziejów apostolskich i zaczniemy mieć problem z Ewangelią Łukasza, no bo to ten sam Łukasz, więc ona też musi być fałszywa, idąc tym tropem. Potem dojdziemy do wniosku, że no Jan to w ogóle jest fałszywy, bo on pewne rzeczy inaczej opisał jak Mateusz i w końcu w tym całym kręćku giniemy i nie ma nas i jesteśmy pozamiatani. Staliśmy się letni. Staliśmy się poza Kościołem. Dlatego, że letność jest wszędzie tam, gdzie nie ma Kościoła. I odzwierciedleniem Twojego stanu jest Twój stan względem Kościoła. I to zaraz bardzo mocno wyniknie. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. On jest głową czego? Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. On jest głową Kościoła. Tu jasno, wyraźnie wynika z tego fragmentu, że Paweł nie odróżnia Chrystusa od Kościoła, Kościoła od Chrystusa. Paweł to nie jest ktoś, kto odciął głowę i mówi o niej osobno niż o reszcie ciała. Paweł to jest ktoś, kto rozumie, że to jest jeden spójny, w zasadzie niepodzielny organizm. W tym organizmie, w tym ciele głową jest Chrystus, ale cała pozostała rzecz funkcjonuje, żyje i działa, z którego całe ciało spójne i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samego w miłości. Pamiętajmy na razie to powiązanie, letność, Kościół, nieodrywanie Chrystusa od Kościoła, Kościoła od Chrystusa, pomysł na to wszystko Pana Jezusa, który spośród wszystkich równych pewne rzeczy ustanowił, by wszystko właściwie działało, wszystko się wzajemnie zasilało, wszystko było umocnione, wszystko było spójne i związane poprzez wszystkich. Powiązane jest to w rośnięciu w miłości, przede wszystkim do Chrystusa, ale też do prawdy związanej z Chrystusem. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie. Postępują w próżności umysłu swego. To jest bardzo ciekawy werset, zwłaszcza kiedy się przyjrzeć, że skoro tu jest mowa o spójni i o wzajemnym zasilaniu się i nagle Paweł mówi, że nie róbcie tak jak poganie. Co takiego poganie robili? No właśnie oni mieli problem ze spójnością wierzeń, z widzialną częścią swoich wierzeń. To jest bardzo łatwo wytłumaczyć na przykładzie popularnej ostatnio, niestety, takiego powrotu do, różnie to nazywają, najczęściej pada takie określenie rodzimo wiary. Wiecie, teraz jest taka moda na to, że my jesteśmy Słowianami i jakieś takie powroty do tych wszystkich Walesów, Hadesów, jakichś tam bogów gromów, nie pamiętam tych jakby tych nazw, tych bożków, tego nazewnictwa, ale to się stało bardzo popularne ostatnio, że takie w dobrym tonie w ogóle ludzie zaczynają dziady z powrotem obchodzić, te opisane przez Mickiewicza, jakieś nocy kopuły czy kapuły, czy innego tam kapuchy, jakieś takie różne wymyślają, wiecie, to i oni tam wracają i mówią, że to jest ta rodzimo wiara, z której my się wywodzimy i kiedy porozmawiać z nimi, na przykład, dobra, w co wy konkretnie wierzycie? W sensie, na czym to polega? A nie, każdy wierzy jak chce, każdy praktykuje jak chce, każdy modli się jak chce, do kogo chce, każdy rozumie tą historię jak chce, jeden wzywa takiego bożka, drugi wzywa takiego bożka, jeden ma takie talizmany, drugi ma takie talizmany, jeden skacze, drugi tańczy koło ogniska, w ogóle jeden ma, nie wiem, sól gdzieś tam rozsypaną, drugi jakieś kamienie zbiera i twierdzi, że z nich czerpie, rozumiecie? Oni nie mają spójnego systemu, to nie jest w żaden sposób związane,
To jest jakieś takie bardzo abstrakcyjne, każdy robi co chce, no bo każdy z nich kocha tych słowiańskich bożków. I przecież oni są wolni w tym swoim wyznaniu. I Paweł trochę o tym mówi, że chrześcijanie nie tak działają. My mamy pewne rzeczy spójne, pewne rzeczy dogadane. My nie mamy takiego chaosu, że ty robisz co chcesz, jak chcesz, kiedy chcesz. Jest pewien porządek. Bóg ustanowił pewnych ludzi i ma pewien model funkcjonowania tego wszystkiego po to, żeby był porządek, żebyśmy nie biegali od powiewu do powiewu, od jednego guru do drugiego guru, od jednej nowo objawionej mądrości do kolejnej nowo objawionej mądrości, która okazuje się być totalną głupotą, bo mając przyciemniony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. I on mówi, że efektem końcowym tych ludzi jest taki chaos. Oni są tak przytłumieni, oni są tak przytępieni, że ostatecznie oddają się wszelkiej rozpuście. No i dokładnie tak się to kończy. I chrześcijanie poza Kościołem, jeżeli stają się letni, za chwilę jeszcze bardziej zrozumiemy, o co mi chodzi, w końcu stają się rozpustni. Biblia nazywa tych ludzi rozbitkami wiary w pewnym miejscu. Że oni się stają rozbitkami wiary. Nie masz szans zachowywać się godnie, jak przystoi na twoje powołanie. Nie masz szans znosić jedni drugich w miłości. Nie masz najmniejszych szans na porządek w życiu, jeśli znajdziesz się ponad czy obok tego, jak to Bóg zaplanował. Ty po prostu musisz być letni. Chrystus musi się stać tylko i wyłącznie twoim sloganem na ustach, bo to jest martwy Chrystus. To jest Chrystus, któremu odcięto głowę od reszty ciała. I on nie żyje. On jest tylko jakąś legendą i jakąś metaforą, a nie żywym, spójnym organizmem. Wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Kim jest ten stary człowiek? Co to oznacza w praktyce, że mamy zewlecz z siebie starego człowieka? To nie jest suma naszych grzesznych uczynków. Stary człowiek i zewleczenie starego człowieka to jest zrozumienie faktu, że stary człowiek mówił: ja jestem panem swojego życia. Ja jestem sobie sterem, ja jestem sobie okrętem, ja jestem sobie żaglem, czy jak to się tam mówi, chyba tak, tak? I okrętem, okej. Okay. No, to jest człowiek, który mówi: nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam żyć. Nowy człowiek to jest ktoś, kto mówi: ja w tej historii jestem niewolnikiem w Panu. Żadnych decyzji nie należą do mnie. Jestem całkowicie poddany mojemu Zbawicielowi całemu, a więc również Kościołowi. Kościół jest właścicielem mojego życia. Chrystus jest właścicielem mojego życia. Chrystus jest właścicielem mojego życia. Kościół jest właścicielem mojego życia. I ktoś teraz powie: moment, to by było dobrze, gdyby Kościół był dobry. Słuchaj, jeżeli ty nie myślisz o swoim zborze, o swoim kościele lokalnym, że to jest dobry zbór, to nie zawracaj nikomu głowy i tu więcej nie przychodź. To jest niezwykle proste. Jeżeli ty nie uważasz, że Kościół, do którego należysz, to jest Kościół biblijny, to my w ogóle nie mamy o czym rozmawiać ze sobą. Ja w ogóle się dziwię takim ludziom. Jak można chodzić do zboru i mieć z tyłu głowy, że to jest niebiblijny zbór? To ty głupi jesteś, czy jak? Mnie by nikt nie namówił, żebym chodził do społeczności, do której, o której uważam, że nie należy do Chrystusa. Nie? Więc jakby w ogóle nawet nie rozważam takiego przypadku. Rozważam tylko normalny przypadek.
że ktoś należy do biblijnego kościoła. Jeżeli należysz do biblijnego kościoła, twoje życie należy do tego kościoła, a jak nie, to ty nadal jesteś panem swojego życia, dlatego że pan swojego życia i pan niezależny od wszystkich zawsze będzie mówił to samo: ja robię to, co Chrystus mi powiedział. Co to w praktyce oznacza? Zwłaszcza jeżeli się nagle dziwnie okazuje, że tobie Chrystus mówi inaczej niż Kościołowi, a przed chwilą czytaliśmy, że jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden duch, wszyscy we wszystkim przez wszystkich, spójnia, zachowanie jedności. Więc jak może być tak, że ten Pan do Kościoła mówi w lewo, do ciebie mówi w prawo? Do Kościoła mówi do przodu, do ciebie mówi do tyłu. Do Kościoła mówi a do ciebie mówi nie, b. Coś w tej historii jest nie tak, nie uważacie? Nie może tak wystąpić. Najbardziej mi się podoba, jak ktoś mówi: wiesz, bo ja jestem takim oportunistą, czyli ty jesteś starym człowiekiem, a nie niewolnikiem w Panu, no ale ładne określenie, on jest taki oportunista, on jest taki indywidualista, on jest taki introwertyk i tam inne te prytyki. I on tak wymienia i mówię: w praktyce na czym to polega? A on mi mówi: no ja zazwyczaj mam tak, że ja idę pod prąd. Słuchaj, jak ty idziesz pod prąd jak Kościół, to znaczy, że idziesz w kierunku świata. No bo albo idziesz tam, gdzie Kościół, albo idziesz pod prąd. Jeśli idziesz pod prąd jak Kościół, no to podążasz z tymi, którzy idą pod prąd względem Kościoła, czyli ze światem. Trzeciej opcji nie mam, więc ty nie jesteś introwertykiem, ani żadnym tam oportunistą, ani żadnym samotnikiem, albo jakieś tam inne określenia, albo ty nie jesteś w tej historii wolny, tylko ty zwyczajnie jesteś głupi, a to jest spora różnica. A obleczcie się w nowego człowieka. Kto to jest nowy człowiek? Ja, Paweł, więzień w Panu, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówiąc prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby umiał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. To jest bardzo ciekawy werset. W jednym z przykładów biblijnych, a mianowicie w Biblii Króla Jakuba, jest napisane, że nie doprowadzajcie Ducha Świętego do rozpaczy. Bardzo mi się podoba to określenie. Dlaczego? Tu jest, mamy nie zasmucajcie Bożego Ducha. Dlatego, że w zasadzie do rozpaczy i do takiego głębokiego zasmucenia, o którym tu czytamy, niewiele osób nie jest w stanie doprowadzić. Mnie, prywatnie, Bartka. Jest mnie w stanie doprowadzić na pewno do takiej sytuacji moja żona, to tak. Na pewno moje dzieci i kilku przyjaciół. Pozostali mogą mnie zdenerwować, mogą mnie wkurzyć, mogą mnie zirytować, mogę ich przestać lubić, mogę wiele rzeczy zrobić, ale oni nie są w stanie doprowadzić mnie do rozpaczy, bo ja nie mam z nimi tak głębokiej relacji. I ja tak bardzo nie przeżywam tej relacji i tej historii. Dlatego na przykład moja żona może mnie doprowadzić do rozpaczy, czy mogłaby mnie doprowadzić do rozpaczy, bo ja z nią jestem bardzo mocno związany. Nie mogę się na nią denerwować. Mogłoby mi być tylko smutno, rozpaczliwie smutno, gdyby ona na przykład mnie zdradziła. Gdyby na przykład mnie mój przyjaciel zdradził, to również on doprowadziłby mnie do rozpaczy. Ale jakiś tam przechodni znajomy by mnie tam zdradził, to jutro nie pamiętam o tym. Jakby nie da się. Więc to pokazuje, że my powinniśmy mieć głęboką relację z Duchem Świętym i Duch Święty ma głęboką relację z nami, skoro jesteśmy w stanie go doprowadzić do rozpaczy, jesteśmy w stanie go zasmucić. To znaczy, że to jest tak głęboka i tak intymna relacja, jak właśnie ta, o której przed chwilą powiedziałem w stosunku do żony, czy też w stosunku do swoich przyjaciół, skoro ja go mogę zasmucić.
nie zdenerwować, nie zirytować, doprowadzić Ducha Świętego do rozpaczy swoim zachowaniem. On, a w zasadzie ja w nim jestem zapieczętowany na dzień odkupienia, więc ja należę do Niego i mamy tak głęboką relację. Tylko że nie możesz mieć relacji z Duchem Świętym poza Kościołem. Duch Święty nie działa poza Kościołem. Tak wybrał, tak postanowił. Jego pierwsze działanie powoduje twoje przekonanie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie i przyłączenie cię do Kościoła. Nie ma bycia z Duchem Świętym, jeżeli ty jesteś poza wspólnotą Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że tam lud Boży, gdzie Duch Święty, tam Duch Święty, gdzie lud Boży. Dlatego, że zgromadzali się w jednym miejscu o jednym czasie i to właśnie na nich został wylany Duch Święty. Dlatego, że nie ma ani jednego, ani pół, ani ćwierci opisu w Biblii, żeby gdzieś poza Kościołem, w szeroko pojętym zrozumieniu, wylany został Duch Święty albo dany komukolwiek Duch Święty. Zawsze to się działo wewnątrz Kościoła lub w autorytecie Kościoła, gdy to byli misjonarze gdzieś wysłani. Zobaczcie też historię przebudzeń i ruchu Bożego w naszej historii. Otóż popsuł się ten pierwszy Kościół opisany w Dziejach Apostolskich. Były pewne czasy mroku i zaczęła się, nazwijmy to, reformacja. I tak ja teraz w ogromnym skrócie to powiem, ale żeby nam jakby to pokazało pewien model działania Boga. I skoro jest taki model, to nie ma innego modelu. Przebudzenie te pierwsze reformacyjne, one nie do końca były pierwsze, ale jakby, żeby tak uszczknąć, to Luter. Kto to był? Ksiądz rzymskokatolicki. Ale przebudzenie nie zaczęło się poza Kościołem. Ono się zaczęło w kościele, który Bóg chciał oczyścić, w kościele rzymskokatolickim. Dotknął części tego kościoła, w tym księdza Lutra, no i rozpoczęła się ta, nazwijmy to, reformacja. Powstali luteranie. Następnie, tak dla skrótu myślowego, Bóg przypomniał prawdę o ponownym przyjściu, dotknął jakiegoś tam luteranina i rozpoczął się, nazwijmy to, powrót do Adwentu. Gdzieś tam adwentyści szeroko pojęci. Następnie Bóg przypomniał naukę o chrzcie świadomego człowieka i kogoś z kościoła dotknął i ten ktoś nagle stanął na czele ruchu baptystycznego. Następnie z tych baptystów kogoś dotknął i powstał ruch zielonoświątkowy. Następnie w tym ruchu zielonoświątkowym kogoś dotknął i rozumiecie, i to jest zawsze taki sam model. Bóg nie dotyka kogoś ze świata i z jego pomocą przynosi światło do swojego kościoła, tylko Bóg dotyka kogoś w kościele i z jego, on się staje narzędziem i za pomocą tego narzędzia idzie dalej, idzie dalej, idzie dalej. I tak mamy niekończącą się reformację, która przecież cały czas trwa. Wszelka gorycz, zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i Bóg wam odpuścił w Chrystusie. Inaczej mówiąc, Paweł tutaj mówi, że generalnie mamy starać się o jedność, mamy rozumieć te zasady, mamy sobie odpuszczać, mamy być pokorni, mamy być nawzajem sobie poddani, mamy sobie służyć. To wszystko ma pewien cel, żebyśmy wszyscy wzrastali. To wszystko ma pewne widoczne rzeczy, czyli brak gniewu, krzyku, złorzeczenia, złości. Widoczne rzeczy, czyli serdeczność, odpuszczenie wzajemne, miłość wzajemną, konkretne, widzialne elementy, które są niewidzialne, jeżeli to nie jest Kościół. I dalej on tu tłumaczy, że bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłości wonnej, a rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie
przystają, lecz raczej dziękczynienie. I on cały czas mówi o widzialnych, w tym piątym rozdziale, o widzialnym elemencie tego niewidzialnego królestwa. I to wszystko, co on opisuje, charakteryzuje ludzi gorących. Zgoda? Tak się zachowują ludzie gorący dla Chrystusa. Inaczej mówiąc, ktoś, kto jest gorący dla Chrystusa, jest gorący i widzialny w widzialnych rzeczach w Kościele. Nie możesz mówić, jestem gorący dla Chrystusa. Ja się ciebie pytam, dobrze, na czym to polega w twoim zborze? Pojawiam się czasem w niedzielę. Ktoś jest gorący na maksa. Nie, ty jesteś wtedy letni. Po prostu jesteś letni. Pokaż mi, jaki jest twój stan w twoim zborze, a ja ci precyzyjnie powiem, czy jesteś gorący dla Pana, czy jesteś letni dla Pana. Pokaż mi, jak się zachowujesz widzialnie względem braci, względem sióstr. Jak tam twoja pokora względem tych ludzi. Jak tam twoja pomoc względem tych ludzi. Jak tam twój szacunek i starania. Jak tam twoja gorliwość, żeby wszyscy wzrastali. Jak tam twoja służba, co robisz, jak dbasz o tą widzialną część. A ja ci bez problemu powiem, czy ty jesteś gorący, czy letni, bo to jest bardzo ze sobą powiązane. I patrzcie, na sam koniec piątego rozdziału, tam jest jeszcze mowa o małżeństwie, to już jest bardzo chyba zrozumiałe, że nie możemy mówić o kocham moją żonę, tylko się z nią nie widuję. Kocham moją żonę, no raz w miesiącu z nią rozmawiam. Kocham moją żonę, ale nie przychodzi mi do głowy posprzątać w domu. No, zwariowałeś? Kocham moją żonę, ale nie przychodzi mi do głowy, nie wiem, usłużyć jej. Kocham moją żonę, ale niespecjalnie staram się, żeby ładnie wyglądała. Kocham, rozumiem, to są absurdalne rzeczy i to rozumiemy. I on tutaj jakby zrównuje to z małżeństwem i na koniec mówi, tajemnica to wielka, ale ja to odnoszę do Chrystusa i Kościoła. I znowu to jest takie zapewnienie Pawła, że Paweł nie odróżnia Chrystusa od Kościoła. Dla niego to jest jeden organizm. To jest tak samo, jak gdyby powiedzieć, lubię Bartka, ale za Sylwią nie przepadam. Nie, to ty mnie nie lubisz. Ty jesteś wrogiem moim wtedy. Bartek jest fajny gość, ale Sylwia taka daremna. Nie, to my się nie lubimy. Ja nie jestem fajnym gościem wtedy. Czy w drugą stronę, Sylwia to jest super, ale ten Bartek to jest beznadziejny. No to ty nie lubisz mojej żony, bo nas nie ma osobno. Nas nie ma osobno. Albo lubisz nas w komplecie, bo Bóg spowodował, że jesteśmy jednym ciałem, jedną duszą i jednym duchem, albo nas nie lubisz, nie możesz lubić jednego z nas. Albo ktoś powie, ja mam super relacje z Bartkiem, a znasz Sylwię? Nie, pierwsze słyszę. Jakie ty masz relacje z Bartkiem? Żadne. Rozumiecie? To jest nieoddzielne. I Paweł mówi, ja to odnoszę do Chrystusa i Kościoła. Jak ja kocham Chrystusa! Jak mają na imię członkowie twojego zboru? No nie wiem. To go kochasz z całych sił. Ja bym wszystko zrobił dla mojego Pana. A co robisz w zborze? No nic. Rozumiecie? Tego się nie da odróżnić. Letni, to znaczy letni względem swojego zboru albo poza zborem. Wypluty, to znaczy wypluty ze zboru albo poza zborem. I teraz sobie dopiero otwórzmy Księgę Objawienia na tych słynnych dwóch rozdziałach. To nie będzie super poprawne teologicznie. Ja teraz nie kłócę się z żadnym komentarzem do tego drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Objawienia. Potwierdzam, że to były historyczne kościoły, potwierdzam, że to były etapy w historii Kościoła, potwierdzam, że to ma ogromnie dużo przesłań, ten drugi i trzeci rozdział Księgi Objawienia. Ja się teraz skupię tylko i wyłącznie na jednym detalu. To nie jest seminarium dotyczące eschatologii, czy też rozkładu teraz na czynniki pierwsze tego rozdziału. Chcę wam pewną duchową rzecz w tych rozdziałach pokazać i pokazać, że tak naprawdę Jezus gani wszystkie te kościoły za jeden i ten sam
grzech i ostrzega przed jednym i tym samym stanem, przed stanem letności. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników, zatrzymajmy się, żaden z tych listów nie jest napisany do rozproszonych wszędzie chrześcijan. Każdy z tych listów jest napisany do kościoła, do pewnego przedstawiciela tego kościoła. Część biblistów twierdzi, że za tym słowem anioł nie chodzi o skrzydlatego anioła, tylko chodzi o posłanego do opieki nad tym zborem pasterza. Nie wchodząc w detale, na pewno to jest list do zboru. Każdy z tych listów. I teraz on najpierw chwali. Za co ich chwali? Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Inaczej mówiąc, Pan Jezus mówi, że wie doskonale, widzi te uczynki, widzi ten trud, widzi tą miłość do tego, żeby to miejsce kwitło, żeby ten zbór się rozwijał, żeby dzięki temu zborowi imię Pańskie w okolicy było roznoszone. On widzi, że ten posłany do tego zboru, być może Rada Starszych, być może Rada Starszych i Diakonów, być może nawet cały ten zbór, on nie może ścierpieć tych, którzy narobili bajzlu, narobili nieporządku, źli byli w tej historii, przyszli i robili zamieszanie. I on mówi dalej, że doświadczył tych, którzy się podawali za jakichś duchowych, ale okazało się, że są zwykłymi kłamcami. Więc zwróćcie uwagę, że to jest normalna rzecz, że od czasu do czasu do kościoła przeniknie ktoś i mamy wrażenie, ale duchowy człowiek, a potem się okazuje, że to jest zwykły gamoń, którego trzeba pogonić z kościoła, bo on przynosi więcej problemu jak pożytku, że on jest zwykłym kłamcą duchowym. I to jest normalne. I on tutaj mówi, chwali ich za to, że pomimo tego wszystkiego, a te historie potrafią spowodować, że stajemy się letni. Takie trudne momenty w życiu zboru potrafią spowodować, że się zastanawiamy nad tym, co jest z tym zborem nie tak, że tu wiecznie jakaś afera, że tu wiecznie jakiś problem, co jest tu nie tak, coś może robimy źle. Nie, nic nie robicie źle, to jest normalne. Doświadczacie ludzi i czasem ci ludzie okazują się być kłamcami, chociaż wydawali się być apostołami. To jest trudne, to wymaga wytrwałości, to przygnębia, to powoduje, że możemy stać się letni, ale Pan Jezus mówi tak, masz wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego. Wspomnij więc, z jakiej wieżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeśli nie, to przyjdę i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. On mówi tak, przypomnij sobie swoje początki. Przypomnij sobie, ile ci ten zbór dał. Przypomnij sobie, z jakiego marazmu wyszedłeś, gdy byłeś zakochany, gdy działałeś, gdy miałeś pasję, gdy byłeś gorliwy, gdy byłeś gorący, gdy byłeś pierwszy do wszystkiego, co można było zrobić, gdy nie szukałeś sposobu, żeby powiedzieć nie, tylko szukałeś okoliczności, żeby z siebie więcej dać, miałeś takie ambicje, takie marzenia, że ja się tu teraz dołączę, będę działał, to będzie rosło, to będzie kwitło. Cały Inowrocław będzie zbawiony, rozumiecie? Przypomnij sobie to. Przypomnij i wróć do tych pierwszych uczynków. To jest recepta na taki stan. Wróć do pierwszych uczynków. Zaangażuj się bez pamięci. Dalej on mówi tak, na swoją obronę do tego zboru, ale też do nas. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. I tu niestety muszę wejść w teologię. Dlatego, że bardzo popularnym tłumaczeniem tego wersetu, bardzo głupim, bardzo naiwnym, bardzo kłamliwym, bardzo robiącym szkodę Kościołowi, jest tłumaczenie, że Nikolaici to byli, i tam jest w ogóle cała próba z Greki, Nikolas Laitos, że to jest podział na kler i na laikat. Serio, tam jeszcze nikomu do głowy nie przychodziło o klerze i laiko, klerze i kler i zwykli ludzie. I to w ogóle jeszcze się dzieje przed tym wszystkim, co potem trzeba było wyprać. I to nie chodzi o to, że w kościele jest podzielone na
kler i na laikat, bo za podziałem na kler i na laikat wcale nie chodzą wilki, tylko my za tym stoimy. To my powodujemy, że jedni pracują, a drudzy nie pracują, bo pracy to jest potąd na roli Pana, tylko robotników mało. Chrystus ustanawia pewne służby, więc to też nie jest nic złego. Natomiast Nikolaici to była taka sekta w tamtych czasach pod panowaniem właśnie Nikolasa. I oni głosili, tak bardzo w skrócie mówiąc, że ponieważ twój duch jest zbawiony, twoja dusza jest uświęcona, to jeśli grzeszysz, to nie grzeszysz ty, tylko grzeszy twoje ciało, one i tak będzie zamienione na przemienione, więc na przykład jak ty się prostytuujesz, to Bóg ci tego nie policzy, bo twój duch jest zbawiony, a to twoje ciało jest prostytutką, a one i tak umrze, więc raz zbawiony, na zawsze zbawiony, w tym najgorszym zrozumieniu tego tekstu. To są współcześni Nikolaici. Żyj jak chcesz. Wyznałeś kiedyś Jezusa swoim Panem, przystąpiłeś do chrztu, to teraz nawet jak grzeszysz, nawet jak ten, to w zasadzie nie ty grzeszysz, tylko twój stary człowiek grzeszy i będziesz zbawiony. Rozumiecie? Nieważne jak żyjesz, ważne, że kiedyś powiedziałeś, że Jezus jest Panem. Nieważne, czy się angażujesz, ważne, że przystąpiłeś do chrztu. To byli ci Nikolaici. Oni mieli taki pomysł na zbawienie, że ty już jesteś zbawiony, nawet jak teraz będziesz żył w grzechu. Że już nic nie może się wydarzyć, zapominając, że Pan Jezus może powiedzieć: nigdy cię nie znałem. Odejdź ode mnie, ty, który czynisz bezprawie, nawet jeśli uwalniałeś czy uzdrawiałeś w jego imieniu. Inne, na przykład taki popularny, współczesne przeniesienie tego nikolaityzmu, to jest jak chrześcijanie, znaczy pseudochrześcijanie, mówią tak: wiesz, ja jestem zbawionym człowiekiem, tylko jeszcze ćpam, piję i biję żonę, bo mam demony mieszkające razem z Duchem Świętym, ale jak pojadę, nie wiem, gdzieś tam do Krotoszyna czy gdzieś, to nałożą na mnie ręce, uwolnią mnie od demona Ryśka i wtedy już nie będę palił, ćpił, bo to w ogóle nie moja, palił, ćpał i pił, ćpił, jakie fajne słowo wymyśliłem, ćpił, czyli ćpa i pije naraz, ćpi, ćpa, ćpi, ale dobra. I to rozumiecie, to są Nikolaici i Pan Jezus mówi: dobrze robisz, że ich nienawidzisz, tych uczynków. Ja też tego nienawidzę. Nie możesz mówić, że jesteś chrześcijaninem, nie możesz mówić, że kochasz Chrystusa i żyć w grzechu. To nie jest święty zbór. I dobrze, i to jest na twoją obronę. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Nie bądź letni, żyj świętym życiem. To ma znaczenie, jak żyjesz. Nie patrz na tych, co narobili chaos. Nie patrz na tych, co namącili ci w sercu. Żyj świętym życiem i gorliwie służ w swoim zborze. Nie bądź letni. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch Święty mówi do Kościoła. Następny list do Smyrny. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły orzeł. Znam ucisk twój i ubóstwo. Kurczę, gdybym ja miał takiego kaznodzieje, jak ma tamten zbór, gdybyśmy mieli tyle pieniędzy, co mają tamte zbory, gdybyśmy mieli tyle członków zboru, co mają tamte zbory, gdyby nasz pastor był taki przystojny i miał rudą brodę, jak z tamtego zboru. Rozumiecie? To są te wszystkie głupie gadania. Głupie gadania. I to jest takie wrażenie, że my nic nie możemy, my jesteśmy tacy ubodzy w tej historii. Wszyscy się rozwijają, a my tacy ubodzy. Tyś bogaty. Tak Pan Jezus to widzi. Tyś jest bogaty. Wiesz, ilu ludzi chciałoby mieć normalną, zdrową społeczność? Nawet małą. Wiesz, ilu ludzi zrobiłoby co może, żeby mieć lokalnego swojego pastora, do którego można pojechać, do którego można się przytulić, którego można poprosić o pomoc, którego można zapytać o coś, który jest 24 godziny na dobę. On nie jest tylko głosem z telefonu. On nie jest tylko gadającą głową z YouTube'a. Nie, on jest tu i teraz dla ciebie dostępny. Wiesz, jakie to jest bogactwo? Wiesz, ludzi płacze, żeby tak mieć?
Wiesz, co oni by zrobili? Wszystko by zrobili, bo czytam o tym w niejednym mailu. Wszystko by zrobili, by mieć pasterza na miejscu w środku nocy. My jesteśmy nieprawdopodobnie bogaci, że mamy siebie nawzajem. Może nie mamy kaplicy na środku miasta opływającej w złocie. Może gdybyśmy mieli, więcej byśmy mogli zrobić. Może nie mamy tego, za czym czasami tak bardzo tęsknimy i czasem nam się wydaje, że my tacy biedni w tej historii. Nie, my jesteśmy bardzo bogaci. Mamy coś, czego nie można kupić. Mamy Boże błogosławieństwo. Bogaci jesteśmy, jesteście. Dalej. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. To jest nieprawdopodobne, że od samego początku Biblia przestrzega przed tymi ludźmi, tak bardzo przestrzega i my tak bardzo możemy to zobaczyć dzisiaj. To jest zawsze ten sam scenariusz. Ludzie, którym nagle się wydaje, że oni będą Izraelem, że oni są Żydami, oni próbują wejść w szeroko pojęty Izrael, stać się poprzez przeróżne praktyki, najczęściej jest to obchodzenie szabatu, najczęściej są te wszystkie historie, no z obrzezania to się boją jak ognia, no bo to już takie trochę, wiecie, łatwiej chałkę zjeść, jak chce coś obciąć, więc tam w te rejony nie wchodzą. I wiecie, i oni zawsze tak podają się, że to jest prawdziwa wiara, my tutaj będziemy tak działać. Słuchajcie, Biblia o tych ludzi mówi, że oni należą do synagogi szatana. Dlaczego? Dlatego, że Paweł zrozumiał, że to wszystko jest, on to dokładnie tak napisał i powiedział, że to wszystko jest gnój, to są jego słowa, żeby była jasność. Teraz to nie jest żart z mojej strony. Że to wszystko jest gnój, rzeczywistością jest Jezus Chrystus. Że to wszystko były tylko cienie rzeczy przyszłych. Że jeżeli ktoś odwraca twoją uwagę od Chrystusa, odwraca twoją uwagę od Nowego Testamentu, odwraca twoją uwagę od słów Pana Jezusa, o to wszystko stało się nowe, jeżeli ktokolwiek mąci w tym temacie, to jest synagogi szatana. Jest nieprzyjacielem Jezusa Chrystusa. I koniec. Obojętnie jak nas to boli. I wiecie, co jest najśmieszniejsze? Najśmieszniejsze jest to, że naprawdę to zazwyczaj są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z Żydami, bo nawrócony Żyd, prawdziwy, taki z krwi i kości Żyd, on w życiu tych głupot nie sprzeda. W życiu. On w życiu nie będzie namawiał poganina do pewnych praktyk. On w życiu nie będzie namawiał chrześcijanina do pewnych praktyk, bo on wie, z czego go ten Chrystus wyciągnął. I on wie, czym jest niewola zakonu. I on wie, co to znaczy Chrystus wystarczy mi. Dowodem mojego chrześcijaństwa jest Chrystus, a nie moje praktyki religijne. To jest wystarczający dowód mojego chrześcijaństwa. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię, oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch Święty mówi do Kościoła. Bądź gorący dla Kościoła i dla Chrystusa. Przestań się zastanawiać, czy ten Kościół jeszcze powinien w to wejść, i w taką praktykę wejść, i w taką, o jaki biedny ten Kościół, bo jeszcze do tego nie dojrzał, tamtego nie dojrzał. Doceń to, co masz. Bo dopóki nie umiesz się cieszyć z tego, co masz, będziesz nieszczęśliwym człowiekiem i w końcu staniesz się letni. Zacznie ci wszystko przeszkadzać i będzie ci się wydawało, że nic nie masz. Jeśli masz uszy, usłysz, co Duch Święty mówi do Kościoła. Nie bądź letni. A do anioła zboru w Pergamie napisz, to mówi ten, który ma ostry miecz obusieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. A jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Historycznie rzecz biorąc, to jest bardzo trudna sytuacja. To jest sytuacja, w której wzięto Antypasa, ubrano go w taki kombinezon, który zalano
złotem i srebrem podgrzanym, chciano z niego zrobić pomnik takiego bożka. Chciano jakby, oni chcieli udowodnić, że teraz, że nie dość, że ty mówisz przeciwko bożkom, to my z ciebie ulejemy bożka teraz. I rozumiecie, rozgrzano złoto, srebro, zalano tego człowieka złotem i srebrem, to jest śmierć w strasznych mękach. Chrześcijanie na to patrzyli, fizycznie to widzieli, kazano im na to patrzeć, tym braciom i siostrom Antypasa. Zrobiono to oczywiście w Pergamie, to była stolica tego kultu pogańskiego. No i wiecie, to jest trudny moment. U nas do takich rzeczy nie dochodzi, ale gdyby to dzisiaj porównać, to są te wszystkie historie, kiedy uderzają w ciebie, no bo w tej naszej stolicy światowego pogaństwa mówią, że to jest jedyna słuszna wiara, że my wszyscy jesteśmy sekciarzami, odwracają się nieraz, wyrzucają z domu, różne historie są, gdy człowiek się nawraca. To nie jest tak, że w Polsce się jest łatwo nawrócić. To zawsze kosztuje pewną cenę, pewne wykluczenie społeczne, pewne wykluczenie rodzinne się z tym wiąże. Widzimy to, obserwujemy, widzimy, że im ktoś bardziej gorliwy dla Jezusa Chrystusa, tym więcej ludzi od Niego się odwraca. On ma większe problemy w rodzinie, w zakładzie pracy, w społeczeństwie. Bardzo często to dotyka naszych dzieci. One czasami są alienowane z tego powodu, że my należymy do jakichś sekt. I to trochę też jest taka męczarnia, tego oczywiście nie próbuję nawet porównać do zalania roztopionym złotem i srebrem, ale myślę, że rozumiecie moją alegorię i to może spowodować, że ktoś się stanie letni, że ktoś się wycofa. Wiesz, to ja się tak nie będę aż tak utożsamiał z tym moim zborem, no bo i mnie to czeka. No i on tutaj mówi, że oni tak nie zrobili, nie zaparli się wiary w Niego. Lecz mam ci nieco zła za złe. Mianowicie są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. No i właśnie, drugą rzeczą, którą robili Nikolaici, to było coś, co nazywamy synkretyzmem religijnym. Ponieważ te ciało grzeszy, a nie twój duch, no to nic się nie stanie, jak od czasu do czasu pójdziesz na kompromis. Nic się nie stanie, jak wejdziesz w taką szeroko pojętą ekumenię, jak pewne rzeczy powiążemy ze sobą. I oni tutaj, i ten Balaam tak nauczał Balaka, żeby właśnie Izraelczycy weszli w taki synkretyzm religijny. To robili Nikolaici i to robią niektórzy dzisiaj, nazywają to ekumenią, czyli szukajmy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli, jakieś tam unie wokół ołtarza i inne tego typu historie, i Pan Jezus tu jasno i wyraźnie mówi, że On jest przeciwko takiej postawie, On tu ostrzega ten Kościół, dlaczego? Dlatego, że synkretyzm religijny zawsze się stanie letnością, no bo skoro nie ma różnic, skoro wierzymy w tego samego Boga, tylko trochę inaczej, skoro wierzymy w tego samego Boga, tylko praktykujemy inaczej, to dlaczego Antypas zginął? To dlaczego nazywają nas sekciarzami? To co z tymi, którzy z powodu nawrócenia stracili swoje rodziny, odwrócili się od nich przyjaciele? Rozumiecie, to co my zrobimy z tą historią, jeżeli to nie ma znaczenia? To ma znaczenie. Świadectwo tych ludzi ma znaczenie. Ekumenia jest obrzydliwa i powoduje letność. Choćby dlatego, że ci ludzie tracą swoje świadectwo. Jest taka jedna z denominacji, tam jest taki słynny pastor usługujący. On kiedyś był księdzem, on całą taką bardzo dobrą, większa część pastorów się na tym wychowała i uczyła. Zrobił całą taką serię nauczań dotyczącą różnic. To jest bardzo dobrze zrobiony materiał dotyczący, specjalnie nie mówię nazwiska, bo nie wiem, czy on sobie życzy. On zapłacił ogromną cenę, wiem, bo on był u nas gościem, u was chyba też, z tego co kojarzę, chociaż tu mi pastor mówi, że nie. U nas był gościem dawno, dawno temu. On opowiadał, jaką cenę zapłacił za to, że przestał być księdzem, że stał się ewangelicznie wierzący. W zasadzie do dzisiaj
płaci tą cenę i nagle jego denominacja wprowadziła szeroko pojętą ekumenię i mówi, że to nie ma różnicy, że on mógł być narodzonym na nowo księdzem. To po co ten człowiek przeszedł tą historię? To dlaczego on tak cierpiał? Rozumiecie? Odebrano mu świadectwo. To powoduje letność. To musi spowodować letność. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch Święty mówi do zborów. No nie bądź letni. Nie idź na żaden kompromis. Dalej do anioła zboru w Tiatyrze mówi, napisz to, mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją, i wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Wow, wydawałoby się w końcu fajny zbór. Nie? Jest coraz bardziej gorliwy, lecz mam Ci za złe, że pozwalasz niewieście Jezabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Znowu ten nikolaityzm, znowu ten synkretyzm i takie wszeteczeństwo duchowe i podam konkretne przykłady, żebyśmy zrozumieli to dzisiaj i czemu to jest niebezpieczne. Po pierwsze, niekoniecznie w tym wersecie jest dowód na to, że kobieta nie może nauczać. Kobieta nie może nauczać, ale nie ten werset o tym stanowi w moim zrozumieniu. Tu jest bardziej wysublimowana rzecz, która się bardzo często dzieje. W teoretycznie zdrowych zborach, w których kobieta nie może nauczać, ona nie staje jako nauczyciel za kazalnicą, bo to nie wchodzi w grę, ale na przykład staje jako prorokini. Ja to się spotkałem z tym wiele razy. Teoretycznie bardzo pokorna, nieraz na przykład też opatulona chustą, by podkreślić tą swoją pokorę. Nie mam nic przeciwko chuście, ale często tak to właśnie wygląda. Ona staje i ona prorokuje, ale to prorokowanie tak naprawdę jest pouczeniem w stronę pastora, w stronę zboru i to jeszcze gorzej niż gdyby stanęła i nauczała, bo można by ją było zweryfikować, wiecie, z tym, co ona głosi, tylko ona to robi w takim autorytecie, Pan mi powiedział, że ten zbór i jedzie z tym koksem. To jest normalne napomnienie, normalne pouczenie i to bardzo ordynarne całego zboru. Ubrany w to jest Pan Bóg. Myślę, że wiecie, jakby o czym mówię, że każdy przynajmniej raz taką historię widział, a jak nie, to ją zobaczysz prędzej czy później. I ona raczej była taka, bo tu jest napisane, ona się podaje za prorokinię i naucza. Właśnie prawdopodobnie w ten sposób. I zwodzi moje sługi, uprawiając wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Dzisiaj to jest tak, nie ma nic złego w tym, że tak mówi Pan, nie? Ja teraz oczywiście jakby parafrazuję tych ludzi. Nie mówi tak Pan. Tak mówi Pan, zainteresujcie się jogą. Wejdźcie w medytację. Wyciszcie swoje umysły. Nie? Albo tak mówi Pan i tam jakieś inne przemycane, wszeteczno-duchowe rzeczy. I coraz więcej jest takich chrześcijan. Rozmawiasz z tym chrześcijaninem, a on normalnie techniki afirmacji stosuje w życiu. Zaklina rzeczywistość. Nie? On jest chory, cieknie mu z nosa, ledwo zipie, ropa mu z uszu wystaje, ale on będzie afirmował, jestem zdrowy. Rozumiecie? To jest w ogóle, jak jesteś zdrowy? Chory jesteś. Nie, jestem zdrowy. Jestem uzdrowiony krwią Chrystusa. Ale ropa ci cieknie z uszu. Ślepniesz. Nie, widzę doskonale. No i weź pogadaj z takim. No i jak potem mamy się modlić? Co mam się razem z nim modlić, jestem zdrowy? No to jak jesteś zdrowy, to co głowę zawracasz, nie? No bo jak jesteś chory, to możemy iść do Pana i wołać, Boże, uzdrów jego organizm. Potrzebujemy Twojego cudu. No ale jak Ty afirmujesz, że jesteś zdrowy, no to sobie bądź zdrowy i umieraj. No bo co z Tobą zrobić wtedy? Nie? To jest na przykład taki jeden przykład, albo drugi przykład, no właśnie to, że pytam się go, jak się modli, a on mi jogę przedstawia. No ale Ty się nie modlisz, Ty praktykujesz jogę. Nie. No jak nie? Jak Ty jakieś tam kocie wygibasy robisz i oczyszczasz swój umysł. Modlitwa nie polega na kocich wygibasach i na oczyszczaniu umysłu, tylko modlitwa polega na rozmowie z Jezusem Chrystusem. No i koniec. I to są zero-jedynkowe rzeczy. I to jest właśnie takie wszeteczeństwo duchowe. To nie jest tak, że chrześcijanin mówi, ja jestem buddystą. On tak w życiu nie powie. On tylko będzie wprowadzał pewne elementy buddyjskich, na przykład mnichów, do swojego życia i ubierał w to Jezusa Chrystusa. To robiła ta Jezabel. Z tego przynajmniej wersetu tak
wynika. To też był taki kompromis, taki synkretyzm. I patrzcie, co Pan Jezus mówi. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożę, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich, a dzieci jej zabiję. I poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca, a oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Koniec, nie kombinuj. Nie potrzebujesz większej duchowości. Chrystus wystarczy ci. Nie musisz odlecieć w modlitwie. Nie musisz nie wiadomo jakich głębin, a Biblia mówi, że to są szatańskie głębiny osiągnąć. Nie wiadomo jakiej nirwany, chociaż nikt tego nirwaną nie nazywa. Nie. Wystarczy ci to, co masz. To nie jest nic złego. Wstać rano, podziękować Panu za nadchodzący dzień. Poczytać Boże Słowo. Delektować się tym, co tam jest napisane. Iść do pracy, pracować. Wrócić z pracy, zająć się rodziną. Jest niedziela, iść na nabożeństwo. Nie potrzebujemy nic więcej. Nie ma żadnej niezbadanej głębi duchowości, do której musimy jako chrześcijanie dojść. Żyjmy normalnie, jak uczniowie Jezusa Chrystusa, bo bardzo często ta głębia, za którą ludzie latają, te szukanie głębi duchowości jest szatańską duchowością. Jest czymś, czego Bóg nienawidzi i przestrzega nas w Bożym Słowie przed tym. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od Ojca mego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niech słucha, co mówi Duch do zboru. Bądź gorliwy, nieletni, bo nadchodzi tysiącletnie królestwo. A do anioła zboru w Sardesz napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd, znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. I to jest najciekawszy fragment. To dotyczy ludzi, którym wydaje się, że żyją, a umarli. To są właśnie ludzie, którzy mówią, nie mam żadnego kościoła, w ogóle wszystkie kościoły ranią, a w tym moim to mnie dopiero poraniono, tam miłości nie ma. I te wszystkie, to jest w ogóle najczęstszy slogan tych ludzi. Nie ma tam miłości. Nie ma tam miłości. To czemuś tej miłości nie wniósł tam? W ogóle to co z twoją miłością, skoro jej tam nie ma? Nie ma tam miłości. I wychodzą i oni teraz uprawiają prawdziwe chrześcijaństwo. Im się wydaje, że żyją. A tak naprawdę umarli. A tak naprawdę umarli. Nie ma życia poza społecznością świętych. Tam jest tylko śmierć. Chrystus nie był sam. Chrystus był w otoczeniu wspólnoty. Jakże pysznym człowiekiem trzeba być, żeby powiedzieć, że ty się ostoisz sam w tej historii, skoro Chrystus sobie na to nie pozwolił. Chrystus miał w swoim otoczeniu Judasza i wcale go to nie dziwiło. Więc jak co w tym dziwnego, że od czasu do czasu w naszym otoczeniu ktoś się zachowuje nie tak, jak powinien się zachować? Gdzie w tym brak duchowości? To Chrystus był nieduchowy? Rozumiecie? I nie obraził się na wszystkich i nie porzucił ich i nie zostawił. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej. Nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. To jest ciekawe nawiązanie. To wrzucam moją myśl, ale uczciwie informuję, że to jest moja myśl, nie doktryna. Kiedy rozważam pochwycenie i czytam pewne fragmenty dotyczące pochwycenia, czytam tak. Jeden będzie na polu, jeden będzie pochwycony, drugi nie. W łożu to samo, jeden pochwycony, drugi nie. Ale nie piszę, tak jak pokazują to w filmach w Hollywood, że Kościół nie będzie pochwycony, że ktoś zostanie spośród Kościoła. Najczęściej w ogóle w tych filmach pastor zostaje. Dlatego my mamy pastora pomocniczego, na wszelki wypadek, gdyby jednak musiał zostać.
Nie czytam, że Kościół będzie w części pochwycony, a w części niepochwycony. Raczej czytam, że Pan Jezus przygotuje sobie Kościół, by był bez skazy i bez zmarszczki. Raczej czytam, że Kościół będzie tak czysty, tak oczyszczony, że zostanie zachowany w całości. Raczej czytam, że Kościół będzie przygotowany na przyjście Pana. Raczej czytam, że sąd Boży rozpocznie się od Kościoła. Implikując te wszystkie rzeczy, dochodzę do wniosku, że ci, którzy mają być niepochwyceni, znajdą się poza Kościołem. I tu jest w tym wersecie o tym napisane. Oni się znajdą poza Kościołem. Im się wydaje, że żyją i będą bardzo zdziwieni. Jeśli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej. Nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Spróbuj być czujny poza zgromadzeniem. Spróbuj. Ile wytrzymasz tej czujności? To jest, wiecie, to COVID pokazał wspaniale. Jak ja słyszałem te opowieści, że no, my nie mamy nabożeństw, ale mamy w niedzielę transmisję online, będzie jak normalnie, będę czujny, spięty, gotowy. Mhm. Pierwszą niedzielę, każdy ubrany pod krawat, rodzina zebrana przy stole, zupa nieważne, wszystko nieważne, jest transmisja nabożeństwa, pastor w wirtualnych odwiedzinach, nie? I transmisja nabożeństwa. Pierwsza niedziela. Druga niedziela, trzecia niedziela, nic się nie stanie, jak tam zupa w tym czasie będzie wrzeć, tylko mama od czasu do czasu pójdzie i tam będzie mieszać. Kolejna niedziela, krawat był, koszula była, marynarka była, ale spodnie od piżamy, nie? Następna niedziela, już cała piżama. Kolejna niedziela, tak, dokładnie tak. W zasadzie co się stanie, jak obejrzę retransmisję? No, zaczynamy o 10, ale dzisiaj wstanę o 12, przecież nagrało się. Rozumiecie? Spróbuj być czujny poza normalnością. Więc raczej się skłaniam ku temu. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. A jednak byli ludzie, którzy rozumieli i słyszeli, co Duch Święty mówi do zborów, żeby nie stać się letnim. Filadelfia, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. To też obnażył COVID i też mi najprościej będzie wytłumaczyć na tym przykładzie. Przed COVID-em wiele razy słyszałem takie historie, że mój i wasz i wiele innych zborów to są martwe zbory. My nie mamy żadnej mocy, u nas nie ma spektakularnych, wiecie, u nas nikt nie dryfuje pod sufitem w czasie uwielbienia, nikt się nie turla, nie szczeka, nie wiem, pastor nie skakuje na pastorową jak na osiołka, bo takie już też widziałem cyrki. Ktoś jak was widział, to wie dokładnie, o czym mówię. Co tam jeszcze? No i oczywiście te uzdrowienia, że my nie praktykujemy jakichś namiotów uzdrowienia, wiecie, tam takie slogany, przyjdź do nas, będziesz uzdrowiony i tam to wszystko. Nie składamy takich obietnic bez pokrycia. Nie mamy takich praktyk. No, ale jak przyszedł COVID, to my dalej, co prawda nie lataliśmy pod sufitami, nie turlaliśmy się, pastor na pastorowej nie jeździł, ale nabożeństwa były. Nie zaparliśmy się jego słowa. Pamiętaliśmy, że jest napisane, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń waszych. Pamiętaliśmy, że nieważne, czy ty masz HIV, żółtaczkę, grypę czy COVID-a, jeżeli jesteś chory, masz prawo i obowiązek wezwać starszych zboru. Ci mają prawo, przywilej i obowiązek nałożyć na ciebie ręce i możemy się o ciebie modlić i praktykowaliśmy to. Spożywaliśmy wieczerzę pańską, odwiedzaliśmy się, przytulaliśmy się i jakoś nikt nie umarł. Nie? No, natomiast tam nagle się okazało, że możesz przyjść z żółtaczką, HIV-em, febrą czy czymkolwiek, na wózku inwalidzkim możesz przyjechać, z całą pewnością wyjdziesz bez wózka, jak przejdziesz przez ten namiot uzdrowienia, no bo oni mają taką moc. Tylko się zaszczep i nie przychodź w czasie COVID-u. I naprawdę tak było. Zabroniono ludziom przychodzić z COVID-em. Wszystkie inne choroby uzdrawiano. To mnie. To właśnie te kościoły pierwsze się pozamykały. To właśnie te kościoły zrobiły zamordyzm sanitarny. To właśnie tam były pomysły na to, że będziemy selekcjonować ludzi na zaszczepionych
i na niezaszczepionych. To w tamtym konkretnym, który mam teraz na myśli, sprawdźcie sobie, bo to jest w internecie dostępne. Kościół na przykład padł na pomysł, że zaszczepieni, zamaskowani na dole blisko tego prezbiterium, natomiast ten gorszy sort, no bo jak to nazwać, na balkon. Daleko od pastora. To właśnie w tamtych kościołach wpadli na pomysł, że przestali się przytulać, tylko łokciami, jak teletubisie, zaczęli się witać. A nawet doszło do tego, że wieczerzę pańską sprawowali w rękawiczkach takich chirurgicznych, niebieskich i pastor pensetą podawał. Patrzcie, co tu jest napisane. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Być może te kościoły miały wielką moc. Być może ktoś tam stanął z tego wózka inwalidzkiego. Nie mi to weryfikować, czy to są prawdziwe nagrania, czy nie. Ale zaparli się słowa Bożego. Zaparli się imienia Jezusa Chrystusa. I wcześniej tu jest napisane, że Pan Jezus sprawdził, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt zamknąć nie może. I te zbory, które się nie poddały, przetrwały. One naprawdę przetrwały. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ja bardzo dużo rozmyślałem nad tym fragmentem. Ja to rozumiem tak, że jeżeli jesteśmy wierni Bożemu Słowu i przyjdzie kiedyś Trybunał Chrystusowy, i słuchajcie, ja mam wielu wrogów, którzy na mnie plują, na przykład właśnie za mój radykalny pogląd na sprawy związane z wprowadzaniem ludzi wierzących do zasad Starego Przymierza, na mój radykalny pogląd na znaki, cuda i na tym, na czym się powinien Kościół skupić, a co powinno być tylko efektem towarzyszącym Ewangelii. Na mój radykalizm, jeżeli chodzi o święte życie, ja mam z tego powodu wrogów. Zdarza się, że ktoś kłamie na mój temat. Całkiem niedawno czytałem na internecie od takiego, no ja nie wiem, jest w ogóle jakiś stalker się chyba to nazywa. Fanatycznie jest we mnie zakochany, ale teraz przerzucił, bo ja mu kiedyś powiedziałem, że ja się zastanawiam, czy z jego orientacją wszystko ok, no bo ile razy chłop może wrzucać moje zdjęcie do siebie na tablicę na Facebooka. Ten po prostu co tydzień w różnych tam kreacjach mnie wrzucał. I on się przerzucił teraz obiektem westchnień, stała się moja żona. Zaczął tam całe takie, wiecie, głupoty wypisywać na temat mojej żony, że ona jest pastorem. U mnie wszyscy wiedzą, że pastorem jestem ja, to jest żona pastora. Gdzieś tam znalazł zdjęcie, że gdy ordynowano mnie na taką ordynację międzynarodową w Anglii, no to moja żona mi towarzyszyła, on był zaskoczony, że ona ze mną klęczy i się o nas modlą. Zdziwiony był, że, znaczy on może ma takie zwyczaje, ale ja mojej nie schowałem do szafy na ten czas, tylko była ze mną w tej służbie. No i całą teorię do tego dorobił, że to też jest pastor Sylwia i wszyscy się muszą do niej pastor zwracać. Wiecie, ktoś kto nas zna, to wie, że to głupi człowiek jest. Ale ostatnio przebił wszystko, bo napisał cały taki artykuł, że w ogóle ja zdradziłem żonę. Moja żona o tym wie, no ale przymyka oko, bo ze Stanów Zjednoczonych czy skądś tam pieniądze wpadają nam na konto, no i ona nie może powiedzieć, że ja ją zdradzam, bo się dopływ gotówki skończył. No i tam wiecie, jakby ani mnie to grzeje, ani ziębi, bo przecież ja wiem, jakie jest moje małżeństwo i jak my funkcjonujemy. Nasi znajomi wiedzą, co my reprezentujemy jako małżeństwo. Zastanawiałem się tylko, no jak można być tak głupim i podłym człowiekiem, żeby takie plotki rozsiewać, ale stwierdziłem, że no, dzieci diabła tak mają. No i tak się rozważałem na tym i słuchajcie, przyjdzie Trybunał Chrystusowy. Wszystko będzie obnażone, wszystko. Wszystko będzie, wszystko zostanie przeprowadzone do światła. Każda prawda i każdy zamysł ludzkiego serca stanie się jasna. Ja na tym Trybunale Chrystusowym mam zamiar i tak żyję i wierzę, że wy też, stanę z wysoko podniesioną głową. Ja tam naprawdę będę szczęśliwy. Bo jeżeli popełniłem gdzieś kiedyś jakiś błąd albo zgrzeszyłem, to nie zrobiłem tego z premedytacją. Nie zaplanowałem tego, nie? Oczywiście, że mi się zdarza upaść, ale nikomu krzywdy z premedytacją nie zrobiłem i na nikogo jakichś paszkwili kłamliwych nie pisałem. Co ci ludzie zrobią?
jak oni będą musieli tą głowę pochylić, jak Chrystus im powie: to był mój sługa, co robiliście? Wiecie, to będzie przerażający dzień dla tych ludzi. Oni się w ogóle nad tym chyba nie zastanawiają. Potem będzie tysiącletnie królestwo, no i przecież to będzie tak, że ci tutaj teraz tak właśnie, którzy znoszą obelgi ze względu na imię Jezusa Chrystusa i jakieś kłamstwa, na przykład o defraudacje finansowe czy o czokolwiek innego, i znoszą te poczwarze, przecież oni w tym tysiącletnim królestwie będą ludźmi zarządzającymi, a ci, którzy to robią, jeśli w ogóle tam wejdą, no to będą ci, co obsługują, wiecie, te najniższe sprawy. Bo tam będzie pewna gradacja, jest mowa o pewnych nagrodach i koronach. Tam będzie ktoś, kto rządzi, i ktoś, nad kim się rządzi. Co ci ludzie zrobią, gdy to wszystko wyjdzie na jaw i pozostanie im tylko powiedzieć: przepraszam. I to z takim, wiecie, ogromnym zawstydzeniem. Wszyscy się dowiedzą, zamysł każdego serca wyjdzie na jaw. Oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. I to jest naprawdę piękny werset. Naprawdę warto być gorącym, a nie letnim, i nie robić takich numerów, bo przyjdzie dzień, że wszystko będzie obnażone. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Bądź gorący, nawet jak na Ciebie plują. Nie stań się nigdy letni. Laodycea. Do anioła zboru w Laodycei. Napisz: to mówi ten, który jest. Amen, świadek wierny i prawdziwy początek stworzenia Bożego. I tu już ten grzech jest nazwany prosto z mostu. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A także letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. I teraz, żebyśmy to precyzyjnie zrozumieli, bo czasami jest tak, że ktoś sobie myśli, że to chodzi o to, obyś był wierzący albo niewierzący, bo najgorzej być taki półwierzący, półniewierzący. Nie, Bóg nikogo nie zachęca do tego, żebyś był niewierzący. To jest trochę skrajny pomysł na ten werset. My mamy w zborze taką wodę Eden. Wiecie, co to jest? Taki zbiorniczek z wodą i tam są dwa kurki, zimny i ciepły. I ta woda jest pyszna. Jak polejesz sobie w taki upalny dzień z tego zimnego kurka i ci taka 0 stopni krystaliczna woda Eden wleci do kubka, i jak się potem poisz, to po prostu, nie? Jak masz ochotę na herbatkę i sobie z tego czerwonego kurka polejesz i zaparzysz sobie herbatkę, to ta woda też jest pyszna. Ale mieliśmy taki dzień, w którym to urządzenie było zepsute i ta woda stała się letnia. I nie leciała ani zimna, ani ciepła, tylko z obydwóch kurków leciała taka letnia woda, teoretycznie tak samo czysta. Słuchajcie, nie dało się tego pić. To było tak obrzydliwe w smaku, że nie szło wyrobić. To nie było ani ciepłe, ani zimne, to się nadawało tylko i wyłącznie do wyplucia albo podlania kwiatków. To była tak niedobra woda. Ona była letnia. I ja rozumiem ten werset właśnie w ten sposób. Bądź do czegoś przydatny. Bądź zimny albo ciepły, ale działaj. Bądź zasilany. Niech z Ciebie zrobią ochłodę na gorące dni, albo herbatkę, jak jest zimno. Ale nie bądź letni, bo jak będziesz letni, to się nie da Ciebie wytrzymać. To jesteś po prostu przeszkodą i nadajesz się tylko i wyłącznie. Oryginalnie jest napisane, że Bóg wyżyga takich ludzi ze swoich ust. Tu, gdzie mamy tak ładnie w Warszawce, wypluje Cię z ust moich, tam jest dokładnie użyte słowo, tak wulgarnie brzmiące, wyżyga ze swoich ust. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się, a niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowany, godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Inaczej mówiąc, Pan Jezus mówi tak: jak się ci wydaje, że ty masz poprawną religię, poprawną doktrynę, to wszystko, co pastor mówi, ma sens, ale ja na szczęście przychodzę do zboru, ale jesteś w tym zborze letni, to Ciebie Bóg prędzej czy później wypluje z ust swoich. Ty jesteś niesmaczny w tej historii. Ty zabierasz tlen. Ty się zaangażuj. Ty zacznij coś robić. Obyś był zimny albo gorący, a nie tylko letni.
bo tobie się będzie tylko wydawało, że ty żyjesz. Faktycznie zbór, do którego przychodzisz, wyznaje dobrą doktrynę. Faktycznie pastor kocha ludzi. Faktycznie ludzie są tutaj, którzy oddają swoje serce. Faktycznie zbór będzie pochwycony, ale ty będziesz wypluty. Jeśli twoim jedynym zadaniem jest przyjść, a największym sukcesem jest nie spóźnić się. O zgrozo, niektórzy mają nawet z tym problem. Ich jedyne zadanie to jest nie spóźnić się. I nawet to im nie wychodzi. Jak cię Pan Bóg ma nie wypluć? Jak ty podchodzisz do tej sprawy? Bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. I znowu, jak cię Bóg ma karcić i smagać? Inaczej mówiąc, jak ma cię miłować, jak ma cię wychować, jak ciebie nikt nie zna, bo ty jesteś gościem w swoim zborze, za nic nieodpowiedzialnym, jedyny twój wyczyn to jest nie spóźnić się, a nawet to ci nie wychodzi. To jak on cię ma karcić i nie grzmieć, inaczej jak on ma cię karcić i grzmieć, jak ciebie nikt nie zna, nawet ci uwagi nie można zwrócić, bo tak naprawdę nie wiadomo jak ty żyjesz, nic o tobie nie wiadomo. Bo ty ostatni wchodzisz, pierwszy wychodzisz. No to kiedy cię poznać? W jaki sposób rozpoznać, gdzie ty masz problem, żeby cię pouczyć, żeby cię skorygować, żeby Chrystus za pośrednictwem Kościoła mógł cię skarcić i zgromić i naprostować? Przecież Chrystus ci tego nie wyszumi z drzew. Przecież to nie będzie tak, że ci szminką na lustrze napisze, co masz robić. Przecież nie wejdziesz w jogę, w mantrę, w nirwanę i w buddyjskie medytacje. To Kościół ci zwróci uwagę. Tak dziś karci i grzmi Chrystus po swoich dzieciach. Przez Kościół. Przecież on tego nie powie nam przez telewizor. Ktoś mi powie, powie przez Słowo Boże. On ci tylko potwierdzi. I to nie będzie Chrystus, tylko to będzie diabeł, który skorzysta z Bożego Słowa. Bo i on takie sztuczki potrafi. Otóż niezwykle rzadko jest tak, że ktoś uczciwie otworzy Boże Słowo i pomyśli, o jacie, ten fragment jest o mnie, natychmiast muszę zmienić swoje życie. Zazwyczaj taki człowiek robi tak. To jest właśnie o pastorze. Od początku to wiedziałem. Od początku to czułem. Dlatego tam nie chodzę. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź wtedy gorliwy, upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim więczerzał, a on ze mną. I na sam koniec, bo już wiem, że już powinienem zmierzać do końca, ale już końcówka. Ale nie wiem, kiedy u was będę, nie mogłem tego podzielić. Czasami ten werset wykorzystujemy na ewangelizacjach. Otóż ten werset nie jest do ludzi niewierzących, tylko to jest werset do Kościoła. Ten oto stoję u drzwi i kołaczę. Pan Jezus tu nie mówi do niewierzących. On to mówi do zboru, do swojego świętego zboru. I co on tu mówi? Najlepiej to rozumiemy, kiedy to przedstawiam na takim przykładzie. Puka Pan drzwi. Puka Pan Jezus do drzwi, chciałem powiedzieć. Puka Pan Jezus do drzwi. Otwieramy. No i Pan Jezus wchodzi i my mówimy tak. O, szacuneczek, tu jest Panie Jezu przedpokój, rozgość się. Nawet możesz dać buty na moją szafkę, tylko ściągnij je, bo świeżo posprzątane. Tu, Panie Jezu, jest salon, zapraszam, herbatkę, kawkę, co byś sobie życzył. Wszystko dla Ciebie, Panie, zrobię. Za salonem jest sypialnia i tam jeszcze jestem niegotowy, żebyś wchodził. Tam jeszcze pewne praktyki, lepiej, żebyś o nich nie wiedział. Tam na razie nie. Za sypialnią jest skarbiec, tam to w ogóle nie jestem gotowy, bo Panie Jezu, pastor powiedział, że portfel się ostatni nawracał. Więc tam w ogóle nie zaglądaj. Zresztą z ochoczego serca, moje jest jeszcze nieochocze w tej historii, więc tam nie wchodź.
Tam jest pokój gości, no tam możesz wejść, rozumiecie? I my mu tak wydzielamy, gdzie on może spacerować, gdzie on nie może, na co my jesteśmy gotowi i na co my nie jesteśmy gotowi. Tylko w tej historii Pan Jezus cały czas puka. On jeszcze nie wszedł i on tam nie wejdzie. W ogóle. On będzie stał i pukał, stał i pukał, stał i pukał, aż Ty powiesz, Panie Jezu, wchodź i rób co chcesz. Gdzie chcesz? Z czym chcesz? I wszystko jest Twoje. I dopóki tak nie powiesz, dopóki tak nie zaczniesz żyć, dopóki On nie może zajrzeć wszędzie, w każdy zakamarek Twojego serca, dopóki On ze swoim światłem nie może przyjść w każde miejsce w Twoim życiu, to On po prostu nie wchodzi, tylko cały czas puka. Dlatego to jest tak poważna sprawa. Dlatego cała ta wizja tych zborów, tych listów, tego wszystkiego kończy się tym, że Pan Jezus puka do naszych serc i mówi: przestańcie być letni, stańcie się gorliwi, otwórzcie mi wszystkie drzwi, wszystkie pomieszczenia, wszystkie płaszczyzny, stańcie się niewolnikami, stańcie się więźniami w Panu, starajcie się zachować jedność w swoim kościele, doceniajcie to, co macie, szanujcie się nawzajem, w pokorze sobie służcie, niech jeden przed drugim nie ma za wysokiego mniemania. Dziękujcie Panu Bogu za każdą drobną rzecz, którą macie, a nie gońcie za rzeczami, które chcecie mieć. Bądźcie wdzięczni, bo Pan przyjdzie i zabierze swój Kościół, obyśmy w nim byli gorący i gotowi. Niech się tak stanie w imię Jezusa Chrystusa.